W ciągu najbliższych 100 godzin okrążę dookoła świata. Za nami znajduje się lotnisko w Warszawie i to właśnie stąd zaczynamy naszą przygodę. Podczas tej wyprawy będę aż na 5 kontynentach i w wielu naprawdę ciekawych krajach. Powiem wam, że mega się jaram tym przedsięwzięciem, a jednocześnie się fest stresuje. Jak jeden samolot mi się wykrzaczy, to cała podróż legnie w gruzach, a ja utknę w jakimś dziwnym miejscu na ziemi, z którego powrót do Polski będzie najprawdopodobniej skomplikowany. Oprócz tego po drodze pojawi się masa innych utrudnień. Kolosalne zmiany stref czasowych, diametralne zmiany klimatu, czy chociażby brak noclegu w ciągu tych 100 godzin. To tylko jedne z wielu rzeczy, które mnie spotkają. Tak jak już mówiłem, zaczynamy w Warszawie i stąd mamy dwa w miarę szybkie loty, między którymi jest tylko 40 minut na przesiadkę. I potem lecimy do pierwszego ciekawszego kraju, w którym będziemy aż 10 godzin. Generalnie będziemy w naprawdę porąbanych miejscach właśnie od 6-10 godzin. Także zdążymy jeszcze co nieco pozwiedzać w trakcie tego filmu. Więc rozsiądźcie się wygodnie, zasubskrybujcie kanał, żeby żaden kontent was nie omijał i zapraszam was na podróż dookoła świata, z której będą łącznie aż 3 filmy. Oto nasz pierwszy samolot. Wygląda on nieco jak samolot prywatny, ale jak coś to jest lot Lufthansa. Póki co jest git, bo lecimy takimi pewnymi liniami lotniczymi, ale później w trakcie całej podróży trafiają nam się linie lotnicze, które brzmią jak scam, na przykład Scoot. Także będzie naprawdę ciekawie też, jeżeli chodzi o same linie lotnicze. Ten samolot też jest ciekawy, bo jest taki dziwnie długi i wąski. No dobra, jest 10 sierpnia, godzina 6:02. Od tego momentu oficjalnie mam 100 godzin, żeby przelecieć dookoła świata. Czy to się uda? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak, że w tym samolocie za dużo do was nie pogadam, bo jest malutki i wszyscy dookoła mnie słyszą. Także widzimy się po prostu w następnym kraju. No i jesteśmy. Monachium, Niemcy. Tutaj mieliśmy tylko 40-minutową przesiadkę, ale koniecznie musiałem ogarnąć jedną rzecz. Nie, nie chodziło o tą rzecz. Chodziło mi o to. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest zapieczyło. Wiem, że jest pyszne. Pamiętam, jak raz właśnie byłem na lotnisku w Niemczech, jadłem to i po prostu nie mogłem się oderwać. Giga, dobre pieczywo. Co leżą ze swoją buzią. Byłem w Niemczech wielokrotnie i nic mnie tak nie zachwyciło, jak to pieczywo. I żaden lot samolotem też mnie nie zachwycił, jak ten, którym właśnie leciliśmy. To, że ten samolot był taki długi i taki wąski, spowodowało, że on był jak taka rakieta i był tak przyjemny start, było w nim tak cicho, naprawdę super lot. Dobra, myku myku, gadu gadu, a ja za 20 minut mam odlot. Lecę do gate'u. Za mną znajdują się słoneczne Ateny. Serio, jest tutaj chyba z 40 stopni. I na długo tutaj nie zagościmy, bo za półtorej godziny mam kolejny lot. Wyszedłem z lotniska tylko po to, żeby to nagrać. Tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się nasza przygoda. Za mną dwa najłatwiejsze loty i jednocześnie dwa najbardziej stresujące loty. Doleciliśmy do krawędzi Europy. I teraz z tej Europy będziemy się wynosić. I o to właśnie tutaj chodziło, żeby na tej Europie się nie skupiać, bo ją jakby mamy na co dzień i w niej często bywamy. Interesują nas rzeczy poza Europą. Zszedł mi już teraz bardzo duży stres, bo mieliśmy dwie szybkie przesiadki. Na tych przesiadkach była duża szansa, że będzie jakieś opóźnienie i na kolejny lot nie zdążę. Wtedy cała podróż by mi się wysypała. Na szczęście mamy to już za sobą, teraz czekają nas tylko długie loty i długie przesiadki. Mega się jaram, że to w końcu się dzieje, bo ja ogólnie tą serię miałem nagrać miesiąc temu. Na początku lipca to wszystko planowałem i tam 10-13 lipca coś takiego miałem wylatywać. Ale niestety jadąc na lotnisko wjechał we mnie pijany kierowca ciężarówki, o czym wrzuciłem film na mój kanał. I w tamtym filmie właśnie mówiłem, że miałem lecieć na długą podróż. I to była ta podróż. Także jest ona mocno przeczekana w mojej głowie, przez co jeszcze bardziej tym wszystkim jaram. No, idziemy do samolotu, a raczej przed gate czekać na nasz samolot. Nasza maszyna już stoi i czeka i to jest to właśnie, o czym wam mówiłem. Lecimy teraz jakimś skutem i w momencie, gdy rezerwowałem ten lot i zobaczyłem to logo, stwierdziłem, kurde, co to za krzak, to wszystko wygląda tak rysunkowo i tak dalej. Bałem się, że ten lot będzie jakiś dziwny, ale zapowiada się chyba git. W sensie na samolot oprócz bajkowej grafiki wygląda porządnie. Silnik się tam kręci, także chyba działa. Ale dawno nie byłem w tak dużym samolocie. Ładnie to wygląda w ogóle. Jak nie wygląda jak scam linia lotnicza. Suja, póki to pusto obok. Jest prawie jak biznes class na długi lot, mieć 3 siedzenia wolne. Zobaczymy, czy się uda, bo trochę ludzi jeszcze za mną wchodziło. A few moments later. No i niestety finalnie nie siedzę sam. Minęło prawie 7 godzin, tyle czasu nam zajęło wylecenie z Europy. A teraz 11-godzinny lot przed nami. Minęły nieco ponad 2 godziny naszego lotu i pojawił się pierwszy problem. Chciałem sobie zamówić jedzenie, ale okazuje się, że nie można płacić kartą z telefonu, tylko trzeba mieć fizycznie kartę, a ja tej karty nie mam. Gotówki też nie mam, a pierwszy raz spotykam się z tym, że w locie powyżej 4-5 godzin nie ma żadnego jedzenia, ani nawet napojów za darmo, tylko wszystko jest płatne. Także jestem 11 godzin bez jakiegokolwiek dostępu do wody, do picia, do jedzenia, do czegokolwiek, a już jestem głodny i już chce mi się pić.
No dzień dobry. Piąta godzina lotu i pojawił się kolejny problem. Wstałem na chwilę z fotela, żeby wypuścić ludzi, którzy są wokół mnie do toalety. I jak siadałem, to zahaczyłem spodenkami o podłokietnik i patrzcie to. A, tego tak nie widać, bo mam czarne gacie. Jak idę, to widać, chyba to fest. Tak mi się zdaje. Także jak dolecimy, to zmieniamy nieco swoje priorytety. Muszę przede wszystkim zjeść, kupić spodenki. No bo oczywiście spodenek na przebranie nie mam, nie? Spakowałem się w mały plecaczek. Ja idę siusiu i widzę się z wami później. Fajnie. Na szczęście mam dobry humor i wokół mnie są ludzie, którzy raczej mi nigdy nie będą widzieć. I mam to w dupie, że ktoś będzie widział moją dupę. Kolejny update. Zawsze tak samo przerażające. W ogóle sorry, że znowu z kimla, ale w tym momencie jest noc i większość osób śpi, dlatego przyszedłem tutaj. Jestem głodny. Pan, który siedzi obok mnie, kupił mi wodę, także na szczęście nie chce mi się pić. Dawkuję sobie po prostu odpowiednio dobrze tą puszeczkę wody. Ta linia lotnicza Scoot to jest troszkę taka naciągana. Jeszcze rozumiem jedzenie i picie, ale czajcie, że za prąd trzeba zapłacić $7, żeby skorzystać z gniazdka. Trzeba zapłacić $7 i wtedy się włączą gniazdko. No nic, ciul w ten Scoot, muszę wypróżnić mój... No wiecie co, no idę siusiu. Patrzcie to wyjście z samolotu. Zwykle rozpadające się metalowe ustrojstwo. Tutaj dywan, ja nie mogę. Wylądowaliśmy już, zaraz wam powiem gdzie. Tylko przejdźmy może najpierw kontrolę paszportowe i zjedzmy coś i napijmy się. Mój organizm za przeproszeniem dostanie pierdolka. Jest widzowie aktualnie 7 rano, a my dokładnie 19 godzin temu wystartowaliśmy. No i zapytacie jak to 19 godzin, przecież 7, a ty wyleciałeś o 6. Otóż moje kochanie, aktualnie w Polsce jest pierwsza w nocy. I mój organizm też myśli, że jest pierwsza w nocy. Czyli zaraz powinienem i spać. A to co dzieje się tutaj ze strefą czasową, to jest jeszcze luz. Później to dopiero będzie tragedia. Wiemy, idziemy od razu szukać spodenek, bo tak głupio chodzić z dziurą. Ociekam dripem? Czy jak to tam się mówi dzisiaj? Adidas to był najtańszy sklep, jaki tu znalazłem. Niesamowite jest to lotnisko, patrzcie to. Niby zwykłe akwarium przy Louis Vuitton, ale jaką to robi robotę. O, i tam Louis Vuitton. Też ładny całkiem. O, wow. Jak to kuźwa wygląda. Jestem w takim szoku. Patrzcie na to. To jest kuźwa potężne. Tego wszystkiego zapomniałem wypowiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy. Sorry, ale za dużo emocji jest w mojej głowie. Znajdujemy się w Singapurze. Za nami, a w sumie to wokół nas największe lotnisko na świecie. To jest lotnisko, rozumiecie? My jesteśmy na lotnisku, widzowie. W tym porcie lotniczym mamy kina. Mamy pociąg. Patrzcie, no, to jest pociąg. Tam sobie jedzie. Mamy też tu baseny, jakieś inne atrakcje. My dzisiaj na tym lotnisku nie będziemy się skupiać, bo dla mnie w Singapurze jest jedna ważniejsza rzecz do odwiedzenia, którą musimy koniecznie odwiedzić. Mamy kilka godzin, także zaraz do niej pojedziemy. Ale jak zostawicie tutaj 50 tysięcy lajków, to przylatuję i spędzam albo 24 godziny, albo 50 godzin na tym lotnisku i testuję możliwie jak najwięcej rzeczy, jakie to lotnisko oferuje. A oferuje tych rzeczy całą masę. Także zostawiajcie lajka, a my szukamy wyjścia z lotniska. Dobra, znalazłem w końcu wyjście jakieś w podziemiach. I ogarnąłem też tutejszego Ubera. Jedzie po mnie właśnie Lee Okei. Czekamy. Hello. Thank you, have a good day, bye bye. Ale miły kierowca, widać, że był zafascynowany Dubajem. Jest Singapurem, sorry, czuję się tu jak w Dubaju po prostu. W Dubaju też mi się tak morda cieszyła. Jesteśmy, widzowie, pod tym, co zawsze chciałem zobaczyć. Tylko jesteśmy od złej perspektywy. Nie podoba mi się to. Idziemy tam. Ej, w ogóle, ja jestem w szoku. Jakby cały czas jestem w szoku. Ja wiem, że ja cały czas jestem w szoku, ale patrzcie, te tereny zielone. Patrzcie to. Czajcie, że całe miasto tak tu wygląda? Jedziesz i po prostu masz wszędzie dookoła masę zieleni. Zieleń i modernistyczne budynki. Ja kocham. To jest po prostu mój klimat. O k***a. O k***a. Ale to jest piękne. Tak, widzowie, chodzi o to, co jest za mną. Wy zobaczycie to, poznacie to na pewno. Widzieliście to niejednokrotnie na obrazkach. Ja zaraz pokażę wam to od frontu. O k***a. Nie no, w kamerze nie robi to takiego wrażenia. W tym momencie widzicie to z drona. Jakby znajdę jakiegoś drona w internecie i wam wkleję. To coś u góry między budynkami to jest taras widokowy. Jeżeli winda na górę nie jest przezroczysta, to postaramy się tam wejść. Chodźmy. Tylko nie wiem, czy będą miejsca, a w całej tej podróży nic poza biletami nie rezerwowałem. Bo wiecie, może mi się w każdej chwili gdziekolwiek opóźnić samolot i wtedy z czegoś nie skorzystam. A jak z czegoś nie skorzystam, to stracę pieniądze. A cała wycieczka i tak była fest droga. Dlatego też stwierdziłem, że będzie ona totalnie spontaniczna i nic nie rezerwuję, no właśnie poza biletami. Także no, zobaczymy, czy nam się uda tam wejść. Mam nadzieję, że się uda. Pokierowali mnie do miejsca, gdzie jest taras widokowy. I niestety ten taras jest otwarty od 11. Jest aktualnie 8.15 i my około 12.30 musimy być na lotnisku. Także raczej zostawię to sobie na inny raz, żeby tutaj wrócić. Ogólnie ja jestem nudziarz, jeżeli chodzi o zwiedzanie nowych miejsc, bo ja kocham patrzeć. Wiecie, niektórzy lubią wchodzić do środka, korzystać z jakichś atrakcji i tak dalej. Ja lubię po prostu patrzeć.
jakby dla mnie najlepszym doświadczeniem jest wzrok. I to najbardziej pozytywnie na mnie wpływa. Dlatego też ja głównie chodzę po nowych miejscach i sobie oglądam. A najlepsze jest to, że ten Singapur to i tak jest pryszcz w stosunku do miejsc, w których jeszcze będziemy dzisiaj. Znaczy dzisiaj, w tym filmie, a raczej w tej serii. O, teraz za mną pięknie to się łapie całe. Pochodzone, pozwiedzane, niestety nasz główny cel, jakim był taras, niezaliczony, ale to zostawiamy na inny raz. Obiecuję wam, że wrócę do Singapuru. Czas jechać na lotnisko, bo lecimy do jeszcze ciekawszego miejsca. Do miejsca, do którego myślę, że 80% z was też chciałoby jechać, albo i więcej nawet. Myślę, że większość z was widziała na TikToku to miejsce, czy gdzieś i powiedziała: wow, muszę tam kiedyś być. Także ruszajmy dalej. Przyjechałem już na lotnisko i wziąłem swój pierwszy w życiu ramen. Bardzo dużo znajomych zachwala ramen. Ja nigdy w Polsce jakoś nie chciałem tego jeść, ja stwierdziłem, że jak jestem w Azji, no to może się przekonam do tego ramenu, nie? I tak, wziąłem łyżkę do tego. Wziąłem też patyczki, ale nie potrafię tym totalnie jeść. Nie no, nie da się tym jeść, dobra, nie będę siary robił. I płony rosół, ale gorszy. Mocno średnio mi smakuje. Patrzcie, co tu jest. Ja pierdziela. Normalnie na lotnisku macie Butterfly Garden. No to jest sobie motylki. Niesamowite doświadczenie. Wow. Nieco ponad 1/4 podróży za nami i pojawił się pierwszy poważny problem. Niestety przewoźnik Jetstar zmienił termin podróży z miasta Singapur o 5 godzin. Sprawdź nowy plan podróży dla rezerwacji. 5 godzin opóźnienia, a ja w tamtym miejscu miałem być 5 godzin 20 minut. Czyli teoretycznie, jeżeli ten samolot wyleci o czasie, to będę miał 20 minut na przesiadkę zamiast 5 godzin 20 minut. A najlepsze jest to, że to nie jest jedyny nasz lot tą linią lotniczą. 20 minut na przesiadkę jest niemożliwe. Szczególnie, że w następnym kraju trzeba kupić wizę i przejść dość restrykcyjne kontrole paszportowe. I sam ten proces zajmuje około godzinki. Dlatego musiałem na szybko znaleźć jakieś rozwiązanie. Najadłem się masy stresu, ale udało się. Musiałem po prostu kupić drugi bilet od zupełnie innej linii lotniczej. Na szczęście to był akurat ten najtańszy lot podczas całej naszej wycieczki. W dodatku to jest akurat połączenie, które lata tutaj z Singapuru kilkanaście razy dziennie. Także łatwo było znaleźć alternatywę. Gdyby to był jakikolwiek inny lot, to by było po naszej wycieczce. Na szczęście to był ten lot, także tyle dobrze. No i jesteśmy niestety nieco później w następnym kraju. Będziemy tam tylko 3,5 godziny. A jest to tak cudowne miejsce, że muszę wyjść z lotniska. Także mam nadzieję, że chociaż na chwilę uda nam się zaznać tamtego miejsca. Znowu jest szansa, że będę sam. Dobra, jednak nie ma szans. Mam w ogóle telewizorek. Nigdy w życiu nie spotkałem się w locie poniżej 6 godzin z telewizorkiem. A my tu lecimy tylko 2,5 godziny, to jest bardzo krótko. 28 godzin i 20 minut za nami. A my zaraz odwiedzamy drugie, jeszcze piękniejsze miejsce. I dalej to nie będzie najpiękniejsze miejsce po całej naszej podróży. Porąbane to jest, w jakim miejscu udało mi się ogarnąć bilety. No, ale to zobaczycie zaraz. Lecimy. Od jakichś 30 minut jeździmy sobie w kółko. My mieliśmy wylecieć o 16:20, a już jest 17:20 i nie wiadomo, o co chodzi. Stąd robimy kolejne kółko. Zaczęliśmy, że nie wyrobimy się na zasadny samolot, jak to sobie kalkuluje. Wtedy utkniemy na takim zadubiu. Właśnie dolecieliśmy, mamy jakieś 2,5 godziny do następnego lotu. Jesteśmy opóźnieni, tak jak podejrzewałem, przez to, że za późno wylecieliśmy. Duże lotnisko, ładne, wow. Nie spodziewałem się takiego lotniska tutaj, myślałem, że tu będą raczej barakowe lotniska. Gdzie mam iść? Nie wiem, gdzie mam iść. Idę przed siebie. Jesteśmy na Bali, w Indonezji. I generalnie, żeby tutaj wejść, trzeba mieć wizę. Tą wizę trzeba najpierw kupić, potem trzeba iść do kontroli wizowej i tą wizę oddać. I ja sobie idę i gadam do was, jak gdyby nigdy nic. A tam wielki zakaz, znak kamery. Ja sobie gadam, gadam, nagle 4 ochroniarzy wokół mnie i chcieli mi zabrać kamerę, chcieli mi usunąć wszystko z karty. Finalnie wynegocjowałem z nimi, że tylko usunę dane nagrywki, bo tak mówią po całym filmie. Także udało się. Więc tak jak już powiedziałem, na szybko między słowami, jesteśmy na Bali i mieliśmy sobie tutaj pójść chociaż coś zjeść, wyjść stąd, ale niestety widzowie, jeszcze przez te kontrole paszportowe i przez to, że mnie schaltowali z tą kamerą, mamy godzinę 40 do odlotu, a musimy jeszcze ogarnąć swój bilet, także tak długo wyszedłem z lotniska, żeby chociaż zaczerpnąć się balijskiego powietrza i niestety musimy stąd zmykać. Szkoda, kurde, bo to jest miejsce, w którym z chęcią zatrzymałbym się na kilka dni. Miałem być kilka godzin, a finalnie jestem kilka minut. No, ale nic nie zrobimy, takie życie. Wracamy z powrotem na lotnisko. Wreszcie mogę chwilę odsapnąć. Niestety nie jestem w stanie wam przekazać tego, co przeżywałem, no bo wszystkie kontrole i tak dalej, to nie
mogło być nagrywane. Najpierw musiałem kupić wizę, na którą wydałem ponad 500 000 rupii. Pięknie to w aplikacji bankowej wygląda. Potem miałem dym z tą nagrywką. Musiałem przejść paszportówkę. Potem musiałem przejść całe lotnisko dookoła, wokół gości, którzy krzyczą taksi, taksi, taksi. Jest chyba ich ze 100. Potem musiałem czekać w ogromnej kolejce, żeby dostać ten bilet. Znowu skanowanie plecaka, potem znowu kontrola wizowa. I to wszystko musiałem ogarnąć w 1,5 godziny. Uwierzcie mi, że gdyby nie wpychanie w kolejki, bym raczej się nie wyrobił. Miał być fajny content z Bali. Niestety, moi drodzy, nie wyszło. No ale no, to jest to, o czym wam mówię od początku tego filmu, nie? To jest naprawdę ogromnie spontaniczny dym wokół. 21.14. Czasu balijskiego, bo tu jest jeszcze inna strefa czasowa niż była w Singapurze. W Polsce jest aktualnie 15.14. Mój organizm przeżywa totalny dramat w tym momencie, bo nie spałem regularnie, nie jadłem regularnie. Dużo chodziłem, bo ja w Singapurze zrobiłem 20 parę tysięcy kroków, chodząc sobie po tych ogrodach i tak dalej. Ogólnie jest 33 godzina naszego challenge'u. Ja jedynie długo położył się spać. No niestety, zaraz lecimy na kolejny kontynent. Jak to brzmi w ogóle? Dobra, bo tak gadam do was i gadam, a te monologi będą trwać po 5 minut. Jestem ciekaw, czy to obejrzycie. Napisz w komentarzu, Jawor, śmierdzisz, jeżeli oglądasz do tego momentu, bo już prawie 40 godzin się nie kąpałem. Czekamy na pizzkę. Zjem chociaż w Bali pizzkę. Mam nadzieję, że będzie dobra. Powiem wam, że nawet apetycznie wygląda ta pizzka. I pachnie też niczego sobie, kurde. Albo jestem tak głodny po prostu. Jestem tak spragniony jakiegoś sensownego posiłku. Gituwa. Miałem paragon na pamiątkę, żeby mieć potwierdzenie dla znajomych, że zapłaciłem 250 tysięcy za pizzę. Tak na dobitkę, do samolotu nie mogę zabrać ze sobą żadnego picia ani jedzenia. Jak się okaże, że będzie potrzebna fizyczna karta, to znowu nie będę miał co pić i co jeść. Miałem sobie taką super wodę z owocami w środku w ogóle. I liczyłem, że wiecie, cały lot będę sobie to ciumkał. No ale niestety, szybki test smaku wody z owocami z Bali. Najebiste, ale dobre. Czuć, że mają tu pyszne owoce. Dobra, lecimy na samolot. Taki trochę Ryanair wizualnie. Pod względem komfortu też Ryanair. No ale nic, 6 godzin lotu, damy radę. Dobry, z tej strony wasz ulubiony łazienkowy vloger. Ja tylko tak szybko przekazać swój stan techniczny. Przez to, że w plecaku miałem uchylony woreczek z pastą do zębów, to moja bluza pachnie miętą. Także już nie śmierdzę. To na plus. W samolocie można płacić tylko kartą fizyczną, także to na minus. Ale woda jest darmowa. Także w sumie git. 6-godzinny lot, dam radę na luzie, zjadłem pizzkę przed. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy, także niedługo będziemy. No więc witam was w Sydney, w Australii. Tu jest aktualnie zima i mamy 6 stopni Celsjusza. Super! W ogóle ciekawostka, strasznie ciężko dostać się do tego kraju. W sensie trzeba było dużo szybciej wypełnić wizę, zrobić jakieś inne rzeczy i tak dalej. Na szczęście udało mi się to wszystko ogarnąć. Przeszedłem już wszystkie kontrole, nauczony błędem z Bali. Nie nagrywałem tego, stwierdziłem, że nagram wam dopiero jak wyjdę z lotniska. Dobra, zbliżamy się dużymi krokami do połowy naszej podróży. I wypadałoby się wykąpać, przebrać koszulkę czy coś takiego. Mam nadzieję, że na tym lotnisku są prysznice, bo jest to ogromne lotnisko. Dlatego zrobimy tak. Jedziemy teraz na miasto. Nie mam planu. Nigdy nie interesowałem się Australią. Wiem tylko tyle, że są tu pająki wielkości człowieka i chodzą węże normalnie i serio jest niebezpiecznie. Pająki możesz spotkać wszędzie dookoła. Może nawet tutaj. Pochodzimy sobie z 3-4 godzinki i wracamy na lotnisko, żeby wziąć prysznic. Mam nadzieję, że uda się wziąć prysznic. Bo oprócz tego, że od dwóch dób mój jedyny sen to jest sen siedzący, co jest dość wycieńczające i bolą mi już wszystkie kości, to w dodatku, no, jestem brudny. Wezwijmy Ubera i lećmy. Hi. Hello, how are you? I'm good, thank you, and you? Good. Nice trip, okay, see you. See you, bye-bye. Mega miły taksówkarz i w ogóle jak powiedziałem do niego I hope not to see a spider, to powiedział mi I wish you luck. Także jestem ciekaw, czy spotkamy jakieś pająki. Ej, ale tu jest ładnie. Tak jak wam mówiłem, nigdy nie interesowałem się Australią. Teraz tutaj lecąc przeczytałem, że Sydney jest w ogóle takie wielkie. Słyszałem niejednokrotnie o tym mieście, ale nie spodziewałem się, że ono jest takie duże i takie, wiecie, takie nawet ekskluzywne, bym powiedział. Przyjechałem pod operę, bo to jest taki chyba najpopularniejszy punkt i faktycznie skubana robi wrażenie. Normalnie SimCity w tle. Coś niesamowitego. Zrobiło się już w ogóle troszkę cieplej. Mamy teraz 13 stopni. To prawda dalej dziwnie wygląda w krótkich spodenkach wśród tych wszystkich ludzi, ale jest git. No. Fajne to Sydney. Idziemy troszkę pochodzić tam wśród budynków. W
fajnie tu, ale do Singapuru wróciłbym chyba szybciej niż tutaj. Co prawda mocno amerykańsko jest tutaj, tak czuję się jak w Stanach Zjednoczonych trochę. Gorąca czekoladka w taki chłodny poranek to coś pięknego. Jesteśmy teraz chyba w ogóle w najbardziej oddalonym punkcie od Polski w naszej całej wycieczce. Jakby wiecie, oddalaliśmy się od tej Polski, a teraz już będziemy się tylko do niej zbliżać. Oficjalnie można powiedzieć, że pół lotów za nami. I to się w sumie zgadza godzinowo. Zostało mi mniej więcej jeszcze tyle samo godzin lotu, ile miałem teraz. Szalona podróż. Swoją drogą zastanawiałem się też, jak zrobić tą serię. Czy zrobić ją w takim nowoczesnym stylu YouTube'a, że jest dużo voiceoverów, mam jakieś challenge, dużo rzeczy się dzieje. Czy zrobić to tak bardziej vlogowo. I stwierdziłem, że zrobię to dla was w takim moim stylu. Możecie dać w komentarzu, czy podobał wam się w ogóle ten film. Czy chcecie właśnie więcej takiego formatu luźnego, a nie takiego, wiecie, napakowanego dymem i tak dalej. Dużo się dzieje, a jednocześnie jest spokojnie w tym filmie. Mam przynajmniej takie wrażenie. To się okaże po montażu. Dostałem pysznego omlecika i powiem wam, że chyba przestawiłem się do strefy czasowej, bo miałem ochotę na śniadanie, a nie na obiad. Ale przy następnym locie i przy następnej zmianie strefy mój organizm oszaleje. Ja oszalałem, jak dowiedziałem się, jak to działa. Siedziałem z godziny i to analizowałem w głowie, jak to jest możliwe, że tak się zmienia strefa czasowa. Ale to w następnym locie. W sumie zjem i będzie już idealna pora, żeby wracać na lotnisko. Dojechaliśmy z powrotem na lotnisko w Sydney. 46 godzin naszej podróży za nami. I to też jest koniec pierwszego filmu z tej serii. Ja idę na lotnisko się wykąpać i lecę w miejsce, które najbardziej na świecie chciałbym odwiedzić. Niestety będę tam tylko 10 godzin, ale mimo wszystko to miejsce odwiedzę. Subskrybuj kanał, żeby kolejne odcinki z tej serii i nie tylko was nie ominęły. Zostawcie też lajka. Ja idę się kąpać.